10 odcinek Okiem Kibica na Gała TV, jubileuszowo oczywiście, w tym odcinku standardowo 10 kolejka T-Mobile Ekstraklasy, 5 Ligi Hiszpańskiej. Dobrze, zaczynamy standardowo od Ligi Polskiej. No, jednym słowem 10 kolejkę podsumując, można tak, dużo remisów, ale fajne mecze też się zdarzały. Dobrze, rozpoczęło się 25 września w piątek o 18 w Krakowie. Wisła u siebie z Koroną. Powiem szczerze, tak, no, bez sensu. Z tego względu, że Wisła miała fantastyczne okazje, których nie wykorzystywała. Bawiła się z Koroną. Drugi tutaj powód jest, to jest sędzia, który był totalnym kretynem. No to już, ja już nie chcę mówić o sytuacjach, gdzie, nie wiem, jakieś faule z dupy. Nie powiem z czego. Nie, tutaj chodzi mi o to, że nie podyktował dwóch karnych dla Wisły. Popełnił wielkie błędy. Tutaj sędzia naprawdę różne dziwne ceregiele spalone z tyłka kompletnie, nie wiadomo co. Jedyną chyba dobrą decyzją, jaką, w zasadzie dwie dobre decyzje podał. Pierwsza, czerwona kartka dla Korony, która faktycznie się należała. No i żółta kartka dla Bobana Jowicza z Wisły, który faktycznie, no, był widoczny faul. Powiem tak szczerze, byłem na tym meczu, ja naprawdę, nie, to jest porażka, co się działo. Wisła grała swój futbol, tylko że zabrakło im konsekwencji tego, kurczę, czego w zasadzie nie brakuje im. W zasadzie z kolei w poprzedniej kolejce w 9 Wisła 6-0 z Podbeskidziem, w tej nie była w stanie strzelić gola Koronie. Dobrze, następne spotkanie, lider Piast Gliwice kontra 12 drużyna tabeli, Piast Śląsk. Grali we Wrocławiu. Śląsk przegrał. Nie wiem, co się dzieje z tą drużyną. Wydawać by się mogło, że mają dobrą kadrę, że powinni walczyć, ja wiem, o troszeczkę wyższe miejsca niż 12. No ale co, wygląda na to, że we Wrocławiu szybko jakichś mega dobrych meczy nie będzie. Ta drużyna gra różnie, trzeba powiedzieć, i na 10 spotkań, czyli na 30 możliwych punktów zdobyli tylko 12, więc umówmy się, nie jest to dużo, ale to też nie jest za mało, bo biorąc pod uwagę, jeżeli taka Legia, która jest na trzecim miejscu, ma 16, aczkolwiek czwarta Krakowia ma 15, czyli to są między 12 a czwartym miejscem, jest tylko 3 punkty różnicy, no to pokazuje tak naprawdę, jak wyrównana jest Liga Polska i tutaj naprawdę z kolejki na kolejkę zmienia się wszystko w kalejdoskopie. Drugie spotkanie, to znaczy trzecie spotkanie, Łęczna przegrywa z Podbeskidziem. I w sumie o tym spotkaniu nie mogę, nie trzeba mówić. No, Podbeskidzie wygrało zasłużenie, z konsekwencją. Skuteczność na dobrym poziomie, tak więc dobrze było. Krakowia Ruch. Krakowia w końcu wygrała na swoim stadionie. Gratulacje dla Krakowi. W końcu im się udało na swoim stadionie wygrać. No ale i powiem szczerze, że polepszyli swoją sytuację. Są na czwartym miejscu, byli na 9. Wyprzedzili paru rywali. No ale nadal brakuje troszeczkę do podium, aczkolwiek niewiele. Ruch Chorzów, myślę, chciałem, żeby ten mecz wygrał.
Wtedy ruch byłby, jakby ruch oczywiście wygrał spotkanie, byłby na trzecim miejscu, tak więc w sumie też nie byłoby to jakoś mega super. Aczkolwiek jeżeli byłby remis, to ruch miałby 12 punktów, byłby na miejscu numer 12. Krakowia miałaby tych punktów 13, byłaby maksymalnie na 9 miejscu, tak więc nie utrzymali, nie podwyższyliby tego swojego, że tak to określam, nie zepsuliby swojego miejsca po poprzedniej kolejce, no ale nie mi to oceniać. Następne spotkanie, Lechia Gdańsk 3-1 wygrała z Zagłębiem Lubin. Myślę, że to Zagłębie zmiażdży Lechia, a tymczasem Lechia naprawdę fantastyczne spotkanie zagrała. Widać, że nie wiem, czy to. Nie, myślę, że za bardzo wcześnie jest mówić, że te transfery Lechii Gdańsk, które naprawdę wyglądają doskonale, bo przyszli tacy piłkarze jak Chrapek, Peszko, Krasić, który przecież kiedyś w Juventusie grał i zagrał parę dobrych spotkań. Naprawdę Lechia zagrała ten mecz koncertowo i to trzeba podkreślić. No, na walkę z najlepszymi jest już zdecydowanie za późno. 13 punktów straty do lidera, czyli mistrzostwa w Gdańsku raczej w tym sezonie nie będzie. Aczkolwiek, no nie wiem, nie takie straty się odrabiało. Następny mecz, również bardzo ciekawy. Legia grała z Termaliką. Powiem szczerze, że niewiele brakło, a Termalika by ten mecz wygrała, ponieważ Legia naprawdę nie grała dobrego spotkania. Wydawać by się mogło, że Legia powinna zmiażdżyć Termalikę, a Termalika pokazała jaja, że tak to określę. I bardzo dobrze, bo naprawdę jest to drużyna, którą bardzo polubiłem. Mimo, że na początku sprawiali takiego wrażenia chłopca do bicia, jeżeli, uwaga, jeżeli podkreślimy, że w 10 meczach przegrali 4 razy, no to nie jest dziwne. No ale sorki. Mają 2 remisy i 4 zwycięstwa. Bardzo dobry bilans moim zdaniem. Nic dodać, nic ująć. Termalika naprawdę robi, może nie sensację, ale naprawdę pokazuje, że jest naprawdę drużyną, która potrafi grać z jajami i trzeba się z nią liczyć. I myślę, że mogli wygrać to spotkanie. Dobrze. Spotkanie, które się niedawno zakończyło, Pogoń 2-1 z Jagiellonią. Pogoń jest nowym wiceliderem, znaczy nowym, starym wiceliderem. Zepchnęła Legię z tego miejsca. Cóż powiedzieć, no liczyłem na potknięcie Pogoni, aczkolwiek Jagiellonia też nie jest najniżej, bo to jest 7. miejsce. A gdyby wygrali, też byliby wiceliderem, więc szczerze mówiąc, patrząc z perspektywy kibica Wisły Kraków, jasne, że tutaj w tym spotkaniu powinien być remis, żeby było jak najkorzystniej dla Wisły, ale będąc fanem piłki nożnej, to troszeczkę liczyłem, że Jagiellonia wygra, ponieważ wydawało mi się, że jest to klub lepszy, no ale wygrała Pogoń Szczecin. No, powiem szczerze, że dość dobrze się zapowiada, mimo iż minęło 10 spotkań, więc 1/3 sezonu zasadniczego już za nami. No to trzeba powiedzieć, że z jajami naprawdę gra Pogoń i gra tak jak gra bardzo dobrze, tak jak Piast. Kto będzie mistrzem? Zobaczymy za 27 kolejek. Może trochę wcześniej się na mistrz wyłoni. I spotkanie kolejki 26 września, godzina 20:30, Poznań, mecz na szczycie, ostatnia kontra przedostatnia drużyna tabeli. Lech Poznań, Górnik Zabrze. Gdyby ktoś nie znał układu tabeli i powiedzieć komuś, że Lech jest ostatni, Górnik jest przedostatni, to chyba uznałby takiego kogoś za kretyna, no a nie? No właśnie, nie. Lech jest ostatni, Górnik jest przedostatni. No i jak to się zaczęło? Najpierw gola strzelił Lech, potem Górnik, ale powiem wam, że mecz był na genialnym poziomie. No, wydawało mi się, że to będzie takie pierdzielenie o szopenie, powiem wam, piłkarskie, taka kupa. A tutaj powiem szczerze, całkowicie super mecz. No, kurczę, mieliśmy, że tak to określę, z jednej strony dobre okresy Lecha, z drugiej strony dobrą grę Górnika. To Górnik coś tam zrobił, to Lech coś tam zrobił, bardzo dobry mecz. Ostatecznie remis, ale może to i lepiej. Chciałem, żeby Górnik wygrał, no ale skoro remis, no to remis. No. Powiem szczerze, że naprawdę bardzo, bardzo dobry mecz. Dobrze,
Przechodzimy do Hiszpanii, bo tam działy się dopiero cudawianki. Ale może o tym potem. Nie, w sensie to Hiszpania przed nami. Atletico 2-0 z Getafe. Wykorzystali atut swojego boiska, wykorzystali to, że są naprawdę dobrym, wygranym zespołem. Nic dodać, nic ująć, naprawdę dobrze zagrali. Espanyol pokonał Walencję. Kurczę, dziwi mnie postawa Walencji, ponieważ wydawało się, że się nawzmacniali. A tu proszę, kupa, że tak to określę. Walencja jest w tym momencie na 8. miejscu. Dwa zwycięstwa, trzy remisy, jedna porażka. Zdecydowanie poniżej oczekiwań bym powiedział. No ale to kto jest liderem, to potem się powie, bo to jest ciekawe. Powiem, że lider jest naprawdę ciekawy. Granada 3-0 ze Sociedadem u siebie na boisku. Real Sociedad jest w tym momencie w tabeli bodajże 12. Granada jest ostatnia i być może Granada właśnie spadnie z ligi. Szczerze mówiąc, nie widzę, żeby ta drużyna się utrzymała. Dobrze. Rayo Vallecano Sporting Gijón 2-1 dla Rayo. Nic dodać, nic ująć, po prostu lepsi byli piłkarze Rayo. Bardzo ciekawe spotkanie. Eibar Levante 2-2. Zacięte, szczerze mówiąc. Ciekawie zagrane na pewno. Na pewno pokazali jaja tutaj piłkarze obydwu zespołów. Biorąc pod uwagę, że Eibar jest siódmy, a Levante jest przedostatni, no to dla Levante ważny punkt, dla Eibar. No, gdyby Eibar wygrało tak naprawdę, to mieliby 11 punktów, czyli no, biorąc pod uwagę, nie wyprzedziliby Deportivo La Coruña, ale mogliby być na pewno. To znaczy nie zmieniliby swojej postawy w tabeli. Pozycja jest taka sama. Dobrze. Athletic Bilbao przegrał u siebie z Real Madrid. Athletic Bilbao jest na 17. miejscu, Real jest trzeci. Dziwnie, powiem wam, bardzo dziwnie. Real dobrze, Bilbao słabo. No jest zaskoczenie, trzeba powiedzieć. Las Palmas 2-0 z Sevillą. Wydawałoby się, że Las Palmas to są ogórki. Dokopali Sewilli. Sevilla jest w tym momencie na 16. miejscu. Ma jedno zwycięstwo, dwie porażki, trzy remisy. Bilans bramkowy 5 do 10. Bezsensowna sytuacja, jakby się tak przypatrywać. Tak szczerze mówiąc, to nie wiem, czy jest cokolwiek. Ja wiem. Czy jest cokolwiek tutaj do obgadania? Tak wydawać by się mogło, że Sevilla powinna ten mecz wygrać z palcem w nosie, a przegrali go z palcem w dupie. Z grubsza mówiąc. Malaga dostała bęcki u siebie od Villarreal. Villarreal jest liderem. Nie Barcelona, nie Real, Villarreal. Niech mnie ktoś pierdzielnie. Po 6 meczach mają 5 zwycięstw na koncie, jeden remis i nadal są niepokonani. Bilans bramkowy mają. Nie mają najlepszego. 12 do 4, 16 punktów. Czy Villarreal walczy o puchary? Czy mamy kolejnego Piasta Gliwice? A co Celta Vigo robi na 4. miejscu? Nie wiem, w Hiszpanii jest naprawdę bardzo ciekawie, wam powiem, ale mniejsza o to. Druga jest Barcelona, to za chwilę. Villarreal jest pierwszy, no. Wydawałoby się, że to Real Madryt, który ciśnie, Barcelona, która też ciśnie, będą na pierwszym miejscu. Która z tych drużyn, tymczasem liderem jest naprawdę Villarreal i to naprawdę wygląda dość ciekawie. Betis przegrał 2-1 z Deportivo. Deportivo było po prostu lepsze i jest na 6. miejscu. I spotkanie kolejki.
Ja nie chcę, nie, ja tego nie powiem. To jest bez jaj. No, Barcelona przegrała 4-1 z Celtą Vigą. Tak, 4-1. Gdyby to wygrali, byliby liderem. Z przewagą 2 punktów nad Villarreal. Dlaczego? Nie, a tak na trzeźwo oceniając sytuację, Celta dała po dupie Barcelonie. Jest jednym z trzech zespołów, które są nadal niepokonane. Tak, niepokonane. Nie jestem w stanie w to uwierzyć. Ale jeżeli jestem jeszcze w stanie zrozumieć, że Real jest niepokonany, to jest jeszcze w miarę normalna sytuacja. Villarreal jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Ale Celta Vigo? 4-1 z Barceloną, spotkanie kolejki? Jak najbardziej. Barca dostała takie bęcki, że normalnie chce zwolnić Luisa Enrique. Chce wywalić Ter Stegena z Barcelony. Zresztą ja zawsze sprzedaję Ter Stegena, jak gram w FIFA. Tak samo jak z Pawłem Broszkiem robię, kiedy gram Wisłą. No, powiem wam szczerze, nie spodziewałem się. No i pięknie, no. Tabela Ligi Hiszpańskiej wygląda tak. Villarreal, Barcelona, Real, Celta, Atletico, przepraszam, Materazzo, Deportivo, Eibar, Valencia, Espanyol, Betis, Rayo, Sociedad, Getafe, Las Palmas, Sporting Gijón, Sevilla, Bilbao, Malaga, Levante, Granada. No. Dobrze. Jeśli podobał wam się ten odcinek, oczywiście łapkę w górę. Nie może być inaczej. No i pamiętajcie, subskrybujemy kanał na Gała TV. Kanał Gała TV. A na pytanie, na zasadzie na dwa pytania od fanów, nie powiem kto, odnośnie kiedy The Legend, buldupy, wiem, Gabriel Batistuta już się kłania, miał być Pep Guardiola, będzie Gabriel Batistuta, niestety na Guardiole jeszcze trzeba poczekać, ponieważ jeszcze go montuję, jeszcze nie skończyłem go nagrywać nawet, mam 3/4 filmiku zmontowanego, jest on na moim komputerze cały czas, nie jestem w stanie pewnej rzeczy, że tak to ujmę, dobrze powiedzieć. Cały czas go cnę i tak dalej, więc nie wiem, co wyjdzie z tego filmiku o Guardioli. Pewnie skasuję zaraz wszystko i nagram nowa. Natomiast będzie Gabriel Batistuta. Film jest już nagrany, przygotowany. Wrzucę go niedługo. No i pytanie następne. Kiedy 4. klub w pigułce? Boże, jest Siarka Tarnobrzeg, 3. klub w pigułce. Będą propozycje, będą kluby w pigułce. Podpowiem, prawdopodobnie Stek coś wymyśli. Tutaj mieliśmy taki mały pomysł. Ale Stek prawdopodobnie Stek prawdopodobnie wymyśli coś, bo on miał fajny pomysł. Nie zdradzę, co to będzie. Jedno jest pewne, będzie. No i chyba powiem wam szczerze mówiąc, że jeszcze nie Gała TV nie powiedziała ostatniego słowa. W przygotowaniu jest nowa seria, ale to jest, proszę państwa, temat na osobną część. A więc dziękuję i do następnego odcinka.